11 stycznia 2022 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Dariusza U, burmistrza Murowanej Gośliny. Usłyszał 12 zarzutów, w większości o charakterze korupcyjnym. Jak podały media, w czasie zatrzymania samorządowiec miał być nietrzeźwy. Prokuratura poinformowała, że Dariusz U miał domagać się łapówki w postaci 20% wartości kontraktów na remonty szkoły, biblioteki publicznej czy świetlicy. Gdzie byli mieszkańcy? Od dawna wiedzieli, że w ich małej ojczyźnie źle się dzieje. Już kilka miesięcy przed zatrzymaniem próbowali odwołać burmistrza w referendum. Głosować poszło 3650 osób i za odwołaniem burmistrza głosowało 96% z nich. Ale dotychczas przepisy były antyobywatelskie i wymagały absurdalnej liczby osób do odwołania burmistrza. Referendum było nieważne. Rok później już po aresztowaniu burmistrza mieszkańcy zorganizowali kolejne referendum. Głosować poszło o 30% więcej osób niż poprzednim razem. Tym razem za odwołaniem głosowało 98% z nich. Czy burmistrz został odwołany w efekcie referendum? Nie. Do jego ważności zabrakło 43 osób. Dariusz U siedział w areszcie, a na jego konto wpływało wynagrodzenie za pełnioną funkcję. Na szczęście niebawem się to zmieni. Parlament zmienia przepisy o referendach odwoławczych. Od kolejnej kadencji do odwołania patologicznego wójta burmistrza czy prezydenta potrzebna będzie dużo niższa frekwencja. Wystarczy, że do głosowania pójdzie 3 piąte liczby osób, które oddały głos na takiego delikwenta. To znaczy, że już w 2021 roku referendum w murowanej goślinie byłoby ważne. Mieszkańcy pozbyliby się wstydu zanim pijanego Dariusza U. Musiałoby wyprowadzić CBA. Chcesz wiedzieć więcej o proobywatelskich zmianach w prawie, referendach lokalnych i tym, czym jest demokracja bezpośrednia? Wejdź na www.lubbezpośrednio.pl. Odzyskaj z nami władzę dla obywateli, krok po kroku. lub bezpośrednio.pl